styczniu 2018 roku rozpoczęto wdrożenie usługi płatności bezgotówkowych w spółce, które poprzedziło wielomiesięczne prace technologiczne oraz pilotaż. Aktualnie usługa dostępna jest we wszystkich kolekturach sieci własnej, ponad 700 punktach partnerów sieciowych, w salonach gier na automatach oraz nowo powstałych portalach internetowych totalizatora sportowego Total Casino oraz grylotto.pl. Dzięki wprowadzonej usłudze wzrosło zadowolenie naszych klientów, a co za tym idzie koszyk zakupowy. Szybszy oraz bezpieczny proces zakupowy to także większe zadowolenie naszych kolektorów. Nasi gracze bardzo sobie chwalą możliwość płacenia bezgotówkowo i coraz częściej z tego korzystają. A z punktu widzenia kolektora jest to również korzystniejsza forma zapłaty. Nasi klienci są bardzo wymagający w zakresie płatności bezgotówkowych. Tymczasem na całym świecie loterie bazują głównie na transakcjach gotówkowych. Mając na uwadze to, co zrobiliśmy w Polsce, to duży krok dla całego rynku loteryjnego. Integracja terminali, która w branży detalicznej jest standardem, dla świata loteryjnego wciąż jest nowinką technologiczną. Wdrożenie płatności bezgotówkowych jest realizowane w trakcie wielkich zmian związanych z uruchomieniem nowych obszarów biznesowych. W ramach prac technologicznych zintegrowano terminal Lotto z terminalem płatniczym, co nie tylko w pełni zautomatyzowało proces płatności, ale także pozwoliło na wdrożenie usługi wypłat wygranych na kartę. Oba rozwiązania są innowacyjne nie tylko w skali europejskiego, ale także światowego rynku loteryjnego. Wdrażanie płatności bezgotówkowych jest nie tylko jednym z elementów procesu digitalizacji totalizatora sportowego, ale przede wszystkim wyjściem naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. To klient jest w centrum uwagi. Istniejemy dla niego i dzięki niemu. Wdrażając płatności bezgotówkowe do sieci naziemnej, uczestniczymy w realizacji rządowej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Ponadto działania totalizatora sportowego wpisują się także w rządowy program Polska Bezgotówkowa, mający na celu promowanie bezpiecznych płatności bezgotówkowych.